Bitcoin odnotowuje spadek o 10%. Co dalej na rynku kryptowalut? Czy ten spadek to w zasadzie nic, o czym powinniśmy rozmawiać i nie powinniśmy się tego obawiać? Czy może coś za tymi spadkami stoi? O tym porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne i przekazuję Wam tylko i wyłącznie swoje subiektywne opinie. Także no dobrze, Bitcoin odnotował spadek o 10%. Mamy 6000 dolarów zjazdu w cenie. No, i niestety od razu mogę powiedzieć, że nie wygląda to, jakby to miała być korekta. Mamy bardzo dużą dynamikę tutaj. Świeca z godziny 22 się pojawiła. Tak, no, wczoraj wieczorem pojawiła się bardzo duża zmienność spadkowa. No, i w żadnym wypadku nie wygląda to na korektę. Nie mamy wolnego zjazdu, tylko te spadki przybierają na dynamice, przybierają na swoim tempie. Tak? No, oczywiście. Można powiedzieć, że tutaj mieliśmy przed chwilą e, impuls 15% i teraz te 10% to, to nadal może być korekta. No okej, okay, ja akceptuję takie argumenty, natomiast mi tutaj nie pasuje to, co się dzieje w wyższym interwale. Także, o co chodzi z tym wyższym interwałem? No tutaj niestety jest taki główny argument y, za stroną sprzedażową za stroną sprzedażową. Oczywiście nie mówimy o końcu Bitcoina i o tym, że zaraz będziemy mieć go znowu po 18 tysięcy. Chodzi tutaj o taki średni, średnioterminowy sentyment, który wydaje mi się, że może się zrealizować na rynku Bitcoina, właśnie do okolic cen 43, 44 tysiące 40 tysięcy, także nie mówimy tu o kolejnym zjeździe po 20 tysięcy, tylko po prostu o zdrowej korekcie, w tym oczywiście trendzie wzrostowym, tak. Także o co chodzi z tą średnioterminową przewagą? No, przede wszystkim główny argument jest taki, że to, co się wydaje tutaj dla wielu osób ym, trendem bocznym, tak? czyli taką konsolidacją na rynku bitcoina, nie do końca spełnia te kryteria konsolidacji. To znaczy, mamy coraz to niższe dołki po nowych cenach oraz mamy coraz to niższe szczyty po coraz to niższych cenach. No, i to może przypominać trochę taką konsolidację i trend boczny. Bo ten trend jest bardzo wolny, tak? I to z kolei przemawia za stroną kupującą, czyli jeżeli wybijamy te nowe ceny i generowane są nowe dołki, to rynek bardzo szybko łapie wystarczającą liczbę kupujących, żeby ten rynek zawrócić. No ale, mimo wszystko, trzeba pamiętać o tym, że cena powoli, bez wielkiej dynamiki, ale spada w dół i się osłabia. Także o tym trzeba pamiętać. Mamy za plecami rozbudowaną strukturę korekcyjną. W związku z czym, jeżeli przechodzimy sobie na te niższe interwały i analizujemy te ruchy tutaj, o których mówiłem, czyli ten spadek 10% i ten wzrost 15%, trzeba to robić ze świadomością tego kontekstu z wyższego interwału. Także, no, ja tutaj w średnim okresie spodziewałem się konsolidacji, były tutaj te strefy yy, popytowe. Ale bardziej skłaniałbym się do szukania pozycji, jeśli już w tym okresie yy, za stroną sprzedaży, aniżeli za stroną kupna. I teraz, tak, yy, w tym momencie, niestety, mamy słaby okres, by zajmować pozycję z przewagą. Mamy tutaj nowe strefy popytowe, mamy strefę tutaj popytową, która pięknie zareagowała. Także no, cały czas ta aktywność kupujących na tym rynku jest, no a my musimy poszukać okazji, tak by nie być wśród 90% osób, które tracą, tylko spokojnie poczekać na swoją okazję i yy, na tą po prostu zarobić. I teraz tak, tutaj co nam się rysuje, to czyli ta konsolidacja od początku sierpnia do teraz. To będzie bardzo dobra strefa podażowa, gdy już z tego przedziału cenowego się wybijemy. Także ja osobiście teraz na to czekam. Jest czas, żeby czekać na rynku bitcoina. Oczywiście ze świadomością, co się dzieje, ale czekać, a nie na zajmowanie pozycji. I teraz tak. Gdzie taki trend spadkowy może w ogóle dotrzeć? Mamy tutaj z wyższego interwału, właśnie trend spadkowy. I gdzie taki trend może dotrzeć? Ja uważam, że będzie to retest poziomów grudniowo-styczniowych, czyli tutaj cena 44 tysiące do ceny 40 tysięcy dolarów. Tutaj jeżeli cena dojdzie, no to dla mnie to będzie po prostu okazja, żeby dołożyć Bitcoina długoterminowo na spot i będziemy tutaj szukać zakończenia tej całej korekty. I uwaga, żeby ktoś mnie też źle nie zrozumiał, bo tutaj mówię o trendzie spadkowym. Oczywiście, technicznie na rynku bitcoina mamy trend wzrostowy. Mamy trend wzrostowy, to jest niezaprzeczalne, ale ten impuls, który się tutaj pojawił od stycznia tego roku, który trwał sobie do marca, ten dynamiczny ruch wzrostowy dał bardzo duże pole dla rynku, by wykonać korektę, czyli taki lokalny trend spadkowy, bez negowania tego trendu długoterminowego, który obowiązuje w dłuższym interwale, w dłuższej perspektywie. Także, tak teoretycznie, żeby przedstawić wam, o czym tu mówimy, to mamy po prostu bardzo rozciągnięty impuls na rynku, i w, w środku tego impulsu istnieje mniejszej wagi po prostu trend spadkowy, który. No, jakbyśmy go zobaczyli z wyższego interwału, będzie tylko i wyłącznie korektą. Tak, także o tym tutaj mówimy, bo też no, nie uważam, że trend na rynku Bitcoina jest spadkowy. Uważam, że średnioterminowo dostaliśmy tak rozbudowaną tutaj strukturę korekty, że mamy większą przewagę tu i teraz w tym średnioterminowym okresie dojechania do niższych poziomów, aniżeli do wybijania kolejnych all-time high. Trochę inaczej wygląda sytuacja na Ethereum i ta korelacja między Bitcoinem a Ethereum troszeczkę cenowo wizualnie na wykresie się rozjeżdża. To znaczy, zauważcie, że Ethereum wykonało o wiele większy zjazd niż rynek Bitcoina. No, no to daje do myślenia w kontekście tego, że na Bitcoinie, jak są te nowe ceny, te dołki są generowane, to od razu znajdujemy kupujących, żeby zatrzymać ten ruch spadkowy, a na rynku Ethereum to się po prostu nie dzieje. No i to jest taka zdecydowanie oznaka słabości na tym rynku. I w związku z tym na Ethereum wygląda to nieco inaczej, bo te poziomy te styczniowe są już retestowane. W związku z czym zakończenie tej korekty, która teraz przychodzi na rynek kryptowalut, będzie troszkę niżej. I ja się tutaj spodziewam ceny 1757 dolarów do przedziału cenowego 1552 dolary. Czyli tutaj mamy ten okres konsolidacyjny. Z 2023 roku, z 2022 roku. No to jest taka wielka konsolidacja, wielki ręcz, który jest do przetestowania, i tutaj pieniędzy e, musi być mnóstwo, no bo tutaj też był taki negatywny sentyment na rynku krypto jestem, no, jestem prawie że pewien, że jakieś fundusze inwestycyjne wchodziły tutaj w pozycję e, sprzedaży, w pozycję Short i będą chciały takie pozycje zamykać. Także tutaj tej płynności na rynku krypto może być e, bardzo dużo do. Zamknięcia takich pozycji. Także obawiam się, że ten ruch 10%, który teraz widzimy na rynku Bitcoina krótkoterminowo, może się pogłębić. Nie został on wygenerowany z pustego miejsca to znaczy była tutaj strefa podażowa. Jeżeli ktoś chciał dużo zleceń, sprzedaży nagromadzić po tej cenie, to mógł to jak najbardziej zrobić, było to technicznie możliwe. W związku z czym takie spadki jak najbardziej mają w tym momencie sens i mogą być kontynuowane.